porównaniu do protestu, jaki kilka tygodni temu sparaliżował Konin, dzisiaj było bardzo spokojnie. Na węźle w Modle Królewskiej rolnicy zablokowali przejazd do Kalisza i z powrotem oraz oba zjazdy na autostradę, ale konfliktu z kierowcami nie było, bo przed blokadami policjanci kierowali ruch na równoległą drogę gminną. Spokojnie było też na węźle autostradowym w Żdżarach. Tam rolnicy zablokowali drogę z Konina do Turku i zjazdy na autostradę. Formy protestu się zmieniają, ale postulaty rolników zostają te same. Likwidacja Zielonego Ładu, wyrzucenie tego do kosza i likwidacja albo ograniczenie importu z Ukrainy, zbóż głównie i produktów rolnych. Jednak obok starych postulatów zaczynają pojawiać się nowe. Moim głównym postulatem to jest to, żebyśmy jak najszybciej tę Unię opuszczali, póki jeszcze jest czas i jeszcze Unia nas nie doprowadziła do ruiny. Bo to nic z tego dobrego nie wyjdzie. Także to jest moje takie osobiste i nie tylko, bo coraz więcej tu się zdarza wypowiedzi i takich właśnie postulatów, że ta Unia wręcz w obecnych czasach wręcz nam szkodzi. Zdaniem rolników protesty są potrzebne, bo ani polski rząd, ani Unia Europejska nie biorą ich postulatów na poważnie. Nie ma żadnego efektu naszych protestów, no tym jesteśmy rozgoryczeni i zawiedzeni, bo przecież cała Europa już jest podpalona, a efektów tych naszych protestów nawet nie ma najmniejszych. No miał być taki wielki news, wielka niespodzianka ogłoszona, że będą jakieś zmiany. Jaka niespodzianka? Odstąpienie od ugrowania tych 4%, ale to jest tylko na ten rok. Dlatego rolnicy są zdeterminowani i jak twierdzą, nie odpuszczą. Szczerze to muszę ich trochę motywować, żeby czegoś nie odwinęli, ale są naprawdę, naprawdę bardzo bojowo nastawieni i chcą dokończyć to. Czyli raczej jak się nic nie zmieni z góry, czyli Unia Europejska nie odpuści tego Zielonego Ładu i polski rząd nie zrobi coś z granicą na Ukrainie, to się tak szybko nie skończy. Rolnicze protesty odbyły się dziś także w gminach Golina, Skulsk, Grzegorzew, Władysławów, Turek i Dobra.